mamy misję. Dojechać do CPL, zatankować, bo już kurde trzecią jazdę jeżdżę pidłakiem, ale się zatankowałem. Idzie wiosna. Z tego co widziałem, w następnym tygodniu ma być już bardzo, bardzo, bardzo sporo na plusie. Jeszcze te 3 tygodnie przetrzymamy i będziemy mogli powoli brać się za supermoto. O kurde, ślisko jest, tu jest sam lód. Super, to sobie dojadę na CPL bezpiecznie. Też najpierw to ja bym sprawdził w ogóle ile paliwa tego mam. Żeby się nie okazało, że na CPL to jedziemy kurde na styk. Nie no, chlupie, pół baku jest. Kurde, to mi wypaliło 3 litry? Przez ten czas? Tak na ostatnim odcinku upalałem, sami widzieliście jak upalałem. O, tu też jest lód. Tylko że tu jest pokryty śniegiem, to tu jest więcej przyczepności. Wow. Nie kojarzę tej drogi za fixa. Tyle razy po tych wiochach jeździłem, a nie mogę sobie ogarnąć drogi na CPN. Ciekawe za ile wachy wejdzie. Czy chociaż zadycha wejdzie? Z tego co zauważyliście, to jest nowa jakość. Nie wiem czy aż tak odbiega od tej starej, ale stwierdziłem, że to już jest ten czas, żeby zakupić nowe GoPro. Bo ileż można lecieć bez stabilizacji, nie? Nienawidzę jeździć po takich terenach, gdzie po prostu nie widać, co jest pod tym śniegiem. Lód, jakaś kolejna czy coś. Nie widać nic, dlatego trzeba jechać powoli. Żeby policja nie stała tylko i będzie dobrze. Jak ja mam go oprzeć? Dobra, będzie. Paliwo tanie chociaż. Wow, 5,23. O kurde. Jest prawie podkorek za tą dychę. Jest podkorek, to jest podkorek. Do lasu? Tylko jest taki problem, że tutaj nie bardzo jest las. Kurde, pokażę wam w ogóle moje buty. Te buty mają... no więcej lat mają niż powiem teraz. Bo teraz powiem, że mam je od czasów Husqvarny, 4 lata chyba. Ale sobie jeszcze starsze, ale jako tako się trzymają. Nie buty jak buty. Wczoraj mi jedna kamra tu odpadła. Pękło to po prostu, pękło. No co, no to co? No tak, no kamerki nie trzeba. Tu nie będę się nawet rozpędzał, bo tu śnieg jest. Pasowałoby gdzieś do lasu zjechać. Problem będzie, żeby wjechać? Chyba nie. Problemu, żeby wjechać nie będzie. O, ale żeby już w trakcie złapać, to będzie. O, tam jest jakaś ścieżka. Ja chyba źle pojechałem. Widzowie, kurde, zero trakcji. Dobra, tu pasowałoby hamować. Chyba, że przejezdne będzie. Chociaż w to wątpię. Kurde, jakby tutaj się przedrzeć przez to. Może nie jest tak głęboko. Nie jest, dobra, jest git. Siemano widzowie, w nowym odcinku na kanale jesteśmy kurde w lesie. A co my robimy w lesie? Przyjechaliśmy sobie poupalać tego sprzęta. MRF RC 140. Idzie jak zły, zobaczcie jakie ślady zostały skubany. Ten las jest po prostu pamiętliwy bardzo dla mnie, jak i dla innych członków ekipy, gdyż iż dokładnie, pokażę wam, dokładnie tutaj, w tym miejscu znaleźliśmy skuter, legendę tego kanału. W tym lesie również kręciliśmy takie prześmiewcze nasze produkcje, typu upalanie skutera tutaj w lesie w zimie. W sumie w zimie i nie w zimie też było zaraz po tym jak go znaleźliśmy. I również kręciliśmy tutaj właściciela lasu, który przyjął się super. Może się pokusimy na zrobienie drugiej takiej produkcji. Póki co to ja tu przyjechałem tylko po to, żeby tego sprzęta poupalać. Popróbujemy sobie parę podjazdów tego i tamtego. Tamtego może nie, ale zobaczymy, jak opona będzie łapać trakcję, to sobie zrobimy. Jazda. O, ale będzie upalando. O, jak oddaję, skubany, obraził się. Patrzcie, który podjazd najpierw? Najtrudniejszy bierzemy.
Wow. Wyjechałbym. Próbuję go jeszcze raz. O kurde. Dobra. Od razu się zepchaliśmy na najgorszy podjazd. Teraz polecimy sobie tym najlżejszym. Taki podjazd to nie podjazd. Skuter tu wychodził normalnie. Wow, wow, wow. Wyjebie się, wyjebie się. Rozjebę się, rozjebę się. Ej, to nie lata. Nie no, trzymać motocykl. Kolanami to się nie wyjebie. A tu? Tu zjeżdżam. Oho, tu jest ten podjazd jednak. To nie był tamten, to był ten. Tu skuter wyjeżdżał. Wow. Przód przeszedł. Wow, jaki podjazd. O kurde. Nie, tu nie. Wyszedłby. Większy rozpęd. Nichuja. No nie. No nie. Buty mi się rozsypują. Serio? Zobaczcie na moje buty. Nie wierzę w to. To pęka w oczach. O. Odrywam sobie buta. Taki plastik jest beznadziejny. Nie, tu widzicie, co się dzieje. O, jeszcze się trzymam, dobra. Jednak warto być wysokim na pitbike'u. Tak się przeskakuje. Ja tam plecak zostawiłem, może po niego podjadę. Zostawię go tam bardziej dalej. Oho! Aha, dobra. Przepraszam. Przepraszam, nie zauważyłem. Siup! O kurde, mać! Dlaczego, kurna? Małe koła w pitbike'u. Tak powiem wam, że w okresie zimowym te ścieżki zupełnie inaczej wyglądają zawsze. Pamiętajcie. W terenie nie ma hamulców. Kto hamuje, ten przegrywa. Dobra, może jednak się hamuje. Ktoś mi mówił, że jak lecę zakręt, to żeby dociskać nogą bak. Wow, dobrze mi mówił. Tyle, żeby prowadzić trzeba w odpowiednim momencie. O kurde. To mnie ściągło. Nowa trasa! Kurwa!
myślę, że to czas powoli się stąd ulatniać. Odcinek był jaki był, no kurde, mi się podoba dzisiejsza jazda w terenie. Jeśli wam też się podoba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie super zajebisty komentarz. A będziemy się starać robić więcej materiałów z MRF-em. Co prawda idzie wiosna i czas na supermoto też musi być. Kurde, się nie przebije przez ten śnieg i co wtedy. No ale jest też duża ekipa. Nie mówię tu o nas dwóch z Rafałem, z kanału Epic Rider. Tylko naprawdę, zapowiada się ciekawa ekipa, tylko czekam aż ten śnieg stopnieje, żeby móc dalej wyjechać tym MRF-em. Bo jak na razie tutaj się tylko bujam po okolicy. I co, no i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że będzie grubo.